Cześć, witam serdecznie wszystkich oglądających moje filmy o pszczelarstwie amatorskim w Stanach Zjednoczonych i nie tylko. Przyjechałem dzisiaj do mojej pasiki z moim ojczulkiem, żeby sprawdzić, co się dzieje w moich ulach. Robimy dzisiaj ogólny przegląd, taki midsummer, że tak powiem, w środku lata. Sprawdzimy, jakie są zapasy. Jeśli jest za dużo, może coś wyciągniemy. I ogólnie przeglądamy stan moich rodzin. Zapraszam do oglądania. To jest nadstawka, co żeśmy tydzień temu założyli, tak? Tak. Poczekaj, to te, co od tego przywiedzi? Tak, to są te... To są te nadstawki. Nowe. Znaczy... No w nadstawce. Na razie chyba nie bawi. Wyciągnij z jednej doli. No zobaczymy. No coś robię. Zaczerwiona. Tak? Tak. Aż u góry? Aż u samej góry zaczerwione. Jajka są aż do połowy ramek. No to dobra. A nie przygotowuję się do jesiennego tego. No właśnie dlatego, że tej kraty nie miałem odgrodowej. Jest dlatego zaczerwione prawdopodobnie. Wtedy jak zakładaliśmy nadstawkę, to było tylko... No ile tam? No niewiele było, tylko troszeczkę. Ale tutaj o, tu też są. Jest, są jajka, czerw. Będzie potężny rój na ten. Bo to jest młoda królowa. Młoda matka. Ona się z tego podziału wykluła z matecznika całkiem niedawno, więc pewnie zasuwa jak szalona. No tutaj, gdzie mogą, to pakują nektar. Tutaj to jest nieodbudowane, to nie. Tego nie odbudowało. No ja przypuszczam, że nie, ale to wtedy posortujemy później to. Ale o, tutaj te ramki dwie, co wyciągnąłem, to normalnie jajka są. No, tutaj dalej to już nektar ładują. Tu już pakują nektar. Zobaczę jeszcze tutaj z tej strony. Tak, tu jest nektar też. Tak, tu jest granica jest nektaru, nie? A tu z tej strony to ostatnie. Tam pewnie pusto jeszcze jest. Mają dużo miejsca, więc... Tak, tu nieruszone nic. Obsuszane tylko, oczyszczone. Aż tak wysoko, nie? Nie wiem, zaglądamy na dół? No trzeba było zajrzeć. Możemy spojrzeć na dół. Ten daszek jakby... Nie, daszek mi się lepiej przydał. Ja wtedy na ukos sobie położę go, tak? Te. Pusty ramek jest dużo. Na te puste nie idę i nic nie robię. Tu pozlepiane wszystko do kupy. Może to jest młody, ale czerw jest, ty. O, tu ona, tu czerw jest. Może jej nie ruszać, kurde. Zobaczę, wyjmę tylko. Przesunę kawałek. Puste, tak. Szkoda. Tak. No to jest miodem napakowane, ale zobaczymy jak tutaj. A tu młody czerw jest. To jest tak, kurde, plastiki, tak gówno nie ram. Ale czerw. Te. No nic, dobra, nie będziemy tutaj im przeszkadzać.
Niech robią dalej. Młody rój, to on ma tak dużo do roboty. Tak. Niech się zajmują sobą. Nie, żeby jego nie osłabiać. Nie? W tym roku, żebyś miał tylko mocne na zimę te roje, nie? No ten to już widać, że się wzmacnia, nie? No ten to jest ładny. Wzmacnia się jest. Później tylko trzeba będzie zmniejszyć go. Później tylko teo powymieniasz na normalne terany. Tak, zmniejszyć gniazdo. Tak, zmniejszyć gniazdo i ramki te, żeby można było zakarmić. To już jest. Tu wygląda dobrze. Wygląda bardzo dobrze. Nie będziemy dalej zaglądać. To co chcieliśmy zobaczyć, zobaczyliśmy. A gdzie ty tę siatkę miałeś? To jest ta poławiaczka do pyłku, ale musiałbym cały ten ul zdjąć, żeby ją wyciągnąć. Więc nie wiem, czy jest sens. Na razie niech będzie tak, jak jest. Już nie będę tutaj kombinował. Nie? No dobra. Zamykamy i lecimy dalej. No to jest ten malutki ulik, gdzie matka się wygryzła z matecznika, który znaleźliśmy tam. W tym ulu, nie? Jednym. Właśnie jedna rodzina ekstra, dodatkowa. Przypadkowa. To już te ramki nie podciągane. No właśnie, ciekawe, czy oni tu coś. Teraz nie odciągną, to już za późno. Ciekawe, czy coś tu robią, zaraz zobaczymy. Nie, to nic nie zrobią. Coś próbują, ale. Nie, żeby chociaż trochę jakieś. No niewiele. Zaraz, żeby było łatwiej, to ja wezmę to odłożę. Tam nie masz z tym? Nie, nie. No tutaj też jest. Jajka są. No ale tu matkę widzieliśmy wszyscy. Tak, tak. No, spotkaliśmy ją tutaj ostatnio. Matka chodziła, duża taka. Wiadomo, że jest. Elegancko, no, czerwiła. On żeby miał taki korpusik, ale już odciągnięte ramki. Dlatego mówię, moglibyśmy wziąć tamtę część, wykręcić i tu włożyć. By było może lepiej. Jakby mieli troszeczkę ramki odciągnięte. Może szybciej by im to szło. To jest o takie wywirowane, to mogli, żeby napadu nie było, bo tych pszczół tak nie ma, to strasznie dużo. Czerwony, no, tam później taki. Nieduży rojek, ale będzie ładny. No tutaj przecież cała ramka jest z jednej i z drugiej strony. On już się niedługo będzie wygryzać. No. To będzie akurat na ten pożytek na Włosie. No może kto wie. Tu też jest czerwi dużo, ale są młode już pszczoły, wygryzają się. Tak? Tak, widać, normalnie wygryzają się młode. Oni nie mają gdzie miodu przynieść nawet. Noszą trochę jej pyłku. No. Ale nie spotkałem tym razem królowej. Nic. A nie, jeszcze mają dużo do robienia, więc. Nie ma co im tu powiększać teraz, nie? Nie. Niech mają tak, jak jest. Chyba, żeby się zdarzyła jakaś ramka jedna, żeby im zamiast tej pustej wstawić. No, to mówię, mogliśmy z tamtej wyciągnąć parę, wykręcić. Ale tam też jest gdzie przestawić. No owszem, ale tym by się bardziej przydało. Nie? Dobra. Zamykamy, bo się wkurzą. Dobra. Ładny jest. Bo no. To by było ładnie. No, być może do zimy dojdzie ten mały. Na zimę, żeby tak. Miejmy nadzieję.
nie? Na razie niech sobie siedzi tak, jak siedzi. No bo to jest ten z tą nadstawką Flowhive. Także zajrzymy tylko z góry. Czy cokolwiek tu się dzieje. No. No ciekawe, czy te rameczki są. One powinny być zaklejane, nie? Co to jakiś patyk tutaj przyklejony. I co, widać coś? Próbują chyba te duże ramki czyścić, nie? Wyjmę tutaj z tej strony, zobaczymy, żebym tak z brzegu zobaczył chociaż, co się dzieje, nie? Zaraz, dobra. O, już tak, nie kurczę. No coś tam robią. Robią. Posklejały te. Posklejały kanaliki. Prawie w każdej komórce posklejane są kanaliki. Te przerwy. Ale tam miód, nie ma miodu? Jak wbicie? No i tam na dole już jakby pakowały ten miód na dół. Zaraz. Na samym dole jak gdyby były kanały te wszystkie pozaklejane. Jakby były przygotowywane już do wkładania miodu. To już z tych zewnętrznych ramek, a te wewnątrz to już pewnie są całkiem nieźle posklejane. Tak samo pewnie z drugiej strony jest, nie? Na pewno tak samo. Jak to teraz przez to okienko wygląda? Ale tam nie ma miodu. No bardzo możliwe, że tu po środku już jest nawet miód pakowany. No to będzie naprawdę ciekawy eksperyment. Tam jak gdyby ładują cały czas, nie? W środku coś robią. Ale tu rzeczywiście widzę kanaliki posklejane woskiem. Tak? Normalnie są posklejane woskiem. Takie są przygotowane komórki. Mhm. Ładnie pozaklejane. No przygotowane do załadowania miodem. Skoro na zewnętrznej ramce są już zaklejone komóreczki, te podłogi są zrobione, wszystko. Ścianki, no to już pewnie na wewnętrznej już pakują coś. Jeszcze może z tydzień, albo dwa. No dwa tygodnie to już oni powinni to prawie zalać. Coś będzie. Zobaczymy. Może zdążą. Zanim się pożytki skończą. A te ramki puste obczyszczone są. Już to, już nic z nich nie będzie. No z nich nic nie będzie, ale są obczyszczone ze śmieci, nie? No dobra. Będziemy zaglądać pod spód? Nie ma sensu. Chyba nie. Nie ma sensu, niech tam dalej robi. Tu widać, że jest duży rój. Oni mają masę roboty. No. To im więcej nie będziemy przeszkadzać, niech dalej robią. Dużo czerwiu było? Nie było. W tym? Bo ten miał młodą matkę. Bo czekaj, tam coś się wygryzło? Ta, co ja tutaj ramkę włożyłem z jajkami, no, oni takie świeże wygryzione. I sobie, tak, sobie stworzył no, sobie, powinna już stworzył sobie matkę i już powinien mieć czerwiu dużo, nie?
Tak. No ale nadstawkę też założyliśmy tydzień temu, nie? Tutaj. Ale to już była ta, cała. Całe ramki, znaczy odciągnięte wszystkie, nie? Ale i bluzu mają. Te. Luźne jest. No, ich mało jest. Ich jest troszkę mniej jak w tamtym. Więc... Ty, a ja bym stąd wziął jedną ramkę i tam założył, a tam to bym tu założył. Tak? Tak. Żeby miód nosili do tej ramki. No możemy tak zrobić. I tak jest ten... pusto tutaj, nie? Tak. Jedno pusto im stawić. No. Obczyszczone ładnie jest wszystko, ale... Dawaj zaraz im taką ładną rameczkę tam wstawić. No, to tą wezmę, tą co trzymam założę. No, tą tu wstawimy i niech... Niech tam sobie będzie taka o sobie jedna pusta. O, jedna pusta. Ciekawe, czy chociaż w środku jest coś. Zobaczę. Tak. A nie, ładują nektar. No. Jest, pakują. Co, patrzymy na dół? No możemy zobaczyć. Czy coś jest? No bo zobaczyć czy czerw jest. No. Teraz to wezmę. Zdejmę te dwa. Miód. Czerw jest. Jest, czerw jest. I to wysoko czerw jest. Jest czerw tutaj. Znaczy się, że matka jest. Powinno być. Możemy zobaczyć za jajkami, ale skoro jest czerw, to... Nie wiem tylko, czy otwarty znajdziemy. Czerw. Te ciemne takie są, nie? O ja, całe ramki miodu. Jajka są. Są? Tak. No to jak są jajka. Są. Tak, młode larwy i jajka są. Trudnie jeszcze są. No to oni jeszcze teraz będą. I młode nawet trutnie są, a to. No jeszcze się gdzieś uchowały. No to już końcówka ich. Dobra, jajka są, nie patrzę dalej. Nie, jak jajka jest, matka jest, roi ich tak jak trzeba. Tak. Niech chodzą dalej. Nie? Dobrze, z powrotem. Tamten i ten roi ładny, i tamten ładny. Och, kurczę, przykleiła mi się ta. Dobra. Jest. Okej. Okay. Co chcieliśmy widzieć, widzieliśmy. Na wygryzieniu jest czerw, jest młody czerw, jajka, wszystko jest. O, tutaj lepiej chodzą na tej nadstawce. Nasz. Mocniejszy jest i chyba nosi. No, być może. Zobaczymy. I ramki cięższe są. Ale zaczerwiona ramka jest. Tak? Jajka są, no. No i dobra, niech będzie. To ona ci na nawóz pszczoły wyjdą. Będziesz miał silne roje. No, na to wychodzi właśnie. No. Tak, bo tutaj też nie ma kraty odgrodowej tej, nie? No i dobrze. To nic, dobrze jest. Mają tyle roboty, że... Nie ruszam więcej. Jajka jeszcze są... Jeszcze jedną ramkę spróbuj zobaczyć. Jeszcze tą obok? Czy z boku gdzieś?
Teraz zobaczymy. Z boku nie, bo z boku pszczoły nie chodzą. Widzę ich jedna tylko na trzech tych. Tutaj. Ale jest to zalane. Tu jest zalane, tak. Zalane, gdzie a tu jajka są. No. Odciągają wosk. Świeży wosk jest. Dobrze, dobrze. Niech robi. Świeży wosk. Ale ramki poczyszczone, a tu zobacz, oni porobili. No mówię, budują, normalnie zabudowują. Świeży wosk jest. Te ramki oczyściły. Dół, góra oczyszczone były. A już zasklepiają, nie? No dobra. Dobrze, niech robią. Pracują tak. Pracują ostro. Skoro pracują ostro. Teraz tak Andrzej, jej za 2 tygodnie. Nie? No. By trzeba było. Mi się zdaje jednak. A to co to jest? Larwa jakaś. Czy co to jest? No wygląda jak larwa. Motyla jakiegoś albo coś. Jakiś rok. Mszyca. Mszyca, co ja mówię? Jakaś ćma może. A. Dobra. Zakładam. Tu jest wszystko tacy. Bardzo fajnie. Graj buczy. Zakładamy. Jak od rójki tak się rozwija szybko, to bardzo dobrze. Ten to jest ten kupiony, tak, na wiosnę, co kupiłem odkład. No zobaczymy, co on tutaj. On najpierw był najsilniejszy z tych odkładów. No ale tamten tu lepiej pracował. A bo tutaj nie ma kraty odgrodowej. Tu krata odgrodowa jest. A, tu krata. I tu nie ma czerwiu. No. No, tam jest czerw, no to i pszczoły siedzą, nie? Przy czerwiu. I go tam adorują. No tutaj jest nektar, ładują. Ładują nektar. No dobrze, to niech oni go tu załadują. Mają ładne te ramki. Kapie? A jak? Kapie nektar normalnie. Mają ładne ramki. Teraz zobaczę jeszcze z jedną. Ta. No, ładują nektarem. Telefon mi dzwoni w kieszeni. Dobrze. No i to jest dobrze, ta krata odbiorowa. To tak jak nadstawka. Nie? No tak to wygląda w tej chwili. Mhm. Założone, żeby ładowały tylko miód, nie? Tylko nektar. Panie Andrzej, w czerwcu, na początku czerwca, jakbyś miał te drewniane na węzy, to na początku czerwca to już by ci ładowali miód. Byś założył te kratę odrodowo i dwie nadstawki byś miał, byś już miód miał. Tak. Ale zajrzymy pod spód, zobaczymy, czy wszystko jest ok, nie? Niech ja to zobaczę, bo. Ha! No nie, to jest niesamowite. Trutowa ramka cała załadona nektarem. No to nic, za 2 tygodnie to już masz ją zasklepioną. Ta też ma nektar, bo jeszcze tam widać, że się wypływa. Zobaczę jeszcze na środku. Pożytek jest. No nie, no musi coś być. Bo normalnie jest. Zobaczymy tu na środku. Czy są jakieś jajka, czy larwy? Stary, ten się wykrył. Są larwy. Są? Tak, jajka też są. No widzisz, on tylko się wytego, one z powrotem za. Tak. No, ale to jest silny. Tu po tej stronie też. Silny rój. Oni mają luzu, mają gdzie robić. No ale jest matecznik też. Gdzie? Tu. To jaki to matecznik? Wytnik, to pewnie żaden matecznik. No, pusty, nic nie ma w środku. Nie, to taka prowizorka.
Ale ile ich tam na dole jest? Byłem na szatysku. Tak. No zobaczymy jeszcze z jedną ramkę. Wszystkie takie same ramki. Część się roz... Jajka tu... Niedawno się wygryzły. Tak, tak, wygryzły i dalej zarzuca tym czerwiem. No. O, i tutaj już są jajka, już jest... Już jest czerw. A tu jedna nie wyszła. Nie wiem. Nie. Głowę ma obciętą? Co to jest? To nie wygryzł. Został. Nie wygryzł. Ale jest ten. Jest dużo, dużo, dużo czerwiu jest i jajek. Jest dużo. No ten to naprawdę jest dużo ich. Jeszcze zobaczę w tej. A tu jest cała ramka pyłku. A tu larwy. Tak, czerw też jest. No i gdzie tylko możliwe jest zapchane jajkami. Dobrze, jak dobrze czerw, to dobrze. No co, to młoda matka jest, ona powinna. No. Powinna czerwić jak maszyna. Dobrze. Nie? Dobra. Dobrze, dobrze to wygląda. Bardzo ładnie. Co takiego? Było z tej strony z boku. Hehe, na wioski. O cholera, nie przesunę. Dobrze? Dobra. A co one tu się... No, dobrze jest, co? No ale wygląda pięknie. Pięknie, wygląda bardzo dobrze. No dobra, super. Oni za 2 tygodnie podejrzewam, że zasklepią ten tą ramkę z tym. Z tymi komórkami trutowymi, tak? Trutowymi i wyjdzie czerw ten stary i mogę jeszcze zarzucić. Tu górę ci mogę zarzucić. Jak ich więcej się zrobi, to pewnie tak. No, i wtedy można było im zabrać. Pewnie tak. Tak więc, jak widzieliście, przejrzeliśmy wszystkie moje rodziny, które mam obecnie. We wszystkich rodzinach rozwój jest prawidłowy, nie widziałem żadnych oznak infekcji. Oczywiście waroza prawdopodobnie jest, ale nie na tyle rozwinięta, żeby uszkadzać moje rodziny znacząco. Planuję zresztą zastosować jakieś leczenie na warozę, ale to pokażę Wam w późniejszych odcinkach. We wszystkich rodzinach rozwój prawidłowy, jestem zadowolony, wszędzie są matki, wszędzie są larwy, są jajka, noszą pszczoły nektar, produkują cały czas zapasy dla siebie. Jeśli pożytek tutaj w moim rejonie będzie zwalniał, będę musiał troszeczkę odebrać im tego miodu, żeby przygotować na kolejny jesienny pożytek. A jak do tej pory, jak widzicie, wszystko jest dobrze. Ul, który ma założone ramki Flow Hive, widać też pracuje dosyć dobrze, bo te plastikowe rameczki są w tej chwili uszczelniane przez pszczoły dosyć ładnie. I być może w środkowych ramkach już jest wkładany nektar, bo pszczół jest dosyć dużo na tych ramkach. Także jestem bardzo zadowolony z tego, co dzisiaj widziałem. Młody ulik, w którym matka rozwinęła się z matecznika, który znalazłem niedawno, też rozwija się dosyć dobrze. Wszystko idzie ku dobremu. Zobaczymy, jak będzie dalej. Mam nadzieję, że nadal będziecie oglądali moje filmy i kontynuowali ze mną
tą podróż przez pszczelarstwo amatorskie w moim kraju. To tyle na dzisiaj. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia następnym razem. Cześć!